Jeszcze ja tylko zostałem. Te takie, nazwijmy, łączone tematy, one są zawsze takie trochę dziwne dla mnie, bo no nie wiadomo trochę, jak to będzie wyglądać. Ja zacznę od takiego fragmentu, który jest w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale od pierwszego wersetu do czwartego. No i potem się wyjaśni, dlaczego tak. Czyli pierwszy list Jana od pierwszego wersetu. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, przeskoczę jeden werset, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. Przeskoczyłem ten drugi werset, nie dlatego, że nie jest ważny, tylko jakby tam jest taka wtrącona myśl. Przeczytałem ten werset dlatego, że ja tak rozumiem, że apostołowie i ludzie wierzący powinni świadczyć o tym, tak jak to jest napisane, czego sami doświadczyli, co sami widzieli, czego sami doświadczyli z Bogiem, bo wtedy wiedzą, o czym mówią. A jak byśmy mówili o czymś, no co nawet nie widzieliśmy, tylko gdzieś zasłyszenia, no to trochę nie wiemy, o czym mówimy. Taki werset na początek. No i w związku z tym będę mówił o moim życiu z Bogiem. To będzie bardzo duży skrót. Ci, co znają historię, te pojedyncze, co tu będą wymieniane, to wiedzą, że to mógłbym całe to nabożeństwo mówić, te parę historii, więc będę je obcinał. Ja do zboru trafiłem dość dawno. Z tego, co ja kojarzę bardziej etapy życia niż konkretne daty, to gdzieś tam po komunii mojego brata, czyli ile się tam ma lat, 13 może, no to ja miałem 13, a on 11. Gdzieś tak ja to kojarzę. No i tutaj w zborze oczywiście się słyszało no Boże Słowo, różne świadectwa, różne rzeczy się działo. Niekoniecznie to było treścią mojego życia, jak powiem. Kiedyś usłyszałem takie coś, że ktoś powiedział o kazaniach, że są niepraktyczne. I stwierdziłem, to jest bez sensu. Jak kazania są niepraktyczne, to po co ich słuchać w ogóle? Musi być praktyczne wszystko. Bardzo będę przeskakiwał w czasie. Jak umarła moja mama, nie wiem w końcu, jak to było prawnie, czy oni byli w separacji z tatą, czy nie. W każdym razie tata z nami nie mieszkał. To było gdzieś tam, myślę, w wieku gdzieś moim 19 lat, może 20. No troszkę jakby się zmienił plan na życie, no bo wiecie, no nie ma już, że sobie pójdziesz na studia albo coś tam, będą ci rodzice pomagać, bo zostajesz sam. I pamiętam taką rozmowę z pastorem, takie zdanie, no co tam zapytał, tak? No i co, teraz będziesz, musisz być jakby głową rodziny, czyli mnie i mojego brata, który jest młodszy, rocznikowo 2 lata. Ja wtedy już byłem nawrócony i mówię, no ale co, no Bóg powiedział, że będzie o nas dbał. Prosta odpowiedź i jeszcze cofnę bardzo wcześniej, kiedyś bardzo dużo grałem na komputerze. Dlaczego do tego wracam? Bo jestem taki jak dziecko w tej wierze. Wiedziałem, że granie złe, jak mi nie szło, to się modliłem, żeby Bóg mi błogosławił w tej grze. Rozumiecie? Absurd, ale podejście dobre. No i w tej sytuacji takiej troszkę, no jakby nie było ekstremalnej, no tak samo podszedłem do Boga, no będę musiał być, no i co? No to Bóg chyba zadbał nas, skoro tak mówicie w tym zborze, skoro ja w to wierzę, no to sprawdzamy. I stało się tak, że była taka pewna rodzina w zborze dość bogata i oni w tej sytuacji stwierdzili, że
że oni będą nam płacić czynsz. No to super. Czyli Bóg ich przekonał do tego, że będą płacić nam. My mieliśmy, no ja musiałem, ja już pracowałem, musiałem iść, mieliśmy to pieniądze jakby na takie życie oprócz czynszu. Czyli Bóg no docenił to proste takie podejście. No przecież Bóg powiedział, że będzie dbał, to, no to będę głową, to trudno. To on będzie moją, tak jak jest napisane. Tam się działy potem różne rzeczy. No ciężko to jest nie powiedzieć całego, więc musicie to wziąć w takie punkty, skróty myślowe. Pojawił się z powrotem w domu tata. Najpierw tam jakoś funkcjonowaliśmy w trójkę, no ale w końcu on się zaczął nie wywiązywać ze swojej części naszej umowy, czyli że każdy tam płaci jakby swoją część, no jakoś tam dzielimy to, no bo jak już wrócił tata, to już, no to jakby utrzymujcie się sami było. No i zaczęły się problemy takie, że no zaczęło się to mieszkanie zadłużać. No jedynym rozwiązaniem takim było, że musieliśmy się z moim bratem stamtąd wymeldować i sobie stamtąd iść, żeby te długi się za nami nie ciągnęły ewentualne. No i tak jakby się stałem bezdomny, no, spałem tu w zborze. No mi to tam różnicy nie robiło, bo sobie byłem sam. No także, wiecie, sytuacja taka, idziesz na ulicę, ale Bóg zadbał, że nie idę na ulicę, bo jest kościół. I w tym takim po ludzku jakby bezdomności, no ale po Bożemu nie. Następny skok robię duży już. Stała się taka sytuacja, że Pan Bóg przyprowadził mi żonę. Ci, co znają historię, to wiedzą, że to jest trochę śmieszne, ale to tak jest. To Maciek powiedział, no przecież to jest po Bożemu. Adam nie szukał żony, tylko dostał. Tak w skrócie tylko powiem, że to była sytuacja, że Mariola mi się jakby oświadczyła. Ja w sumie się nie zastanawiałem nad tym wcześniej, no ale myślę, dobra, no jest taka sytuacja, no to no zapytam Boga, co on na to. No bo wychodzę z założenia, że są dwie najważniejsze w życiu decyzje. Jedna to jest, czy się żyje z Bogiem, a drugiej małżeństwa, bo obydwie są jakby na zawsze. Te decyzje, no tu robię duże skróty. No i pytałem Boga, tam miałem, ci co znają historię, różne dziwne pomysły na odpowiedź, to jako powinna być, w sensie, żebym był pewny. A pierwsza odpowiedź Boga na moje pytanie, czy to ma być ona, czy nie, była, ona ci się w ogóle podoba. Naprawdę i musiałem sobie zadać pytanie, czy tak. Już, nie będę tego opowiadał całego, bo to jest długa historia, ale no skoro jest temat mężczyźni o Chrystusie, no to Bóg zadecydował, że mamy takie małżeństwo, jak widzicie. Ja twierdzę, że dobre. Jak słyszę, jak niektórzy się zachowują w małżeństwie, to jednak muszę powiedzieć, że Mariola jest święta, bo jej niektóre rzeczy w ogóle do głowy nie przychodzą. Żeby tak się zachowywać jak niektóre kobiety. A też to się bierze z tego, że się opieramy na Bożym Słowie. No i no po co dyskutować na jakieś tematy, które są oczywiste i trzeba je wykonywać tylko. I pojawiła się oczywiście Emina, a potem była wiadomość, że będą bliźniaki. No i trzeba było, znaczy no nie trzeba było może, ale tak stwierdziliśmy, żeby się przydało większe auto. Historia z samochodem też jest osobna, ale to nie będę w ogóle mówił o tym. Ale przeczytam teraz fragment z psalmu 73. Bo skoro życie z Bogiem no, musi być praktyczne, a nie tam jakieś, wiecie sobie, mówienie, a to by nie działało. Będę chciał teraz powiedzieć, zrobić przeskok o podejściu do pieniędzy, no bo trochę od tego się zaczęło też, że
No Bóg dba o te nasze finanse. No powiem to tak, jak to każdemu mówię, nie będę opowiadał historii. Wujek, albo nie, nie mogę tak powiedzieć, bo to idzie. Wujek załatwił nam Mondeo. No i jak były bliźniaki, to wiecie, o, będzie becikowe, 2000, super dodatkowa kasa, ale Pan Bóg stwierdził inaczej. Według prawa moja wina, na ulicy inaczej, Pan sobie zahamował do zera, auto się moje obtarło koło oszą o beton, przodem o niego, trzy strony auta obite, no i z becikowego, z planów 2000, 1800 poszło na auto. I czytam to dlatego, bo no zastanawiałem się, czasem mi to tam wraca, chociaż już mniej, no jak to jest z tymi pieniędzmi, że no nie mam jakby odłożonych żadnych, bo wiecznie coś się dzieje. A z drugiej strony dzieje się wtedy, jak mam dodatkowe, więc też Bóg o to dba, że wiecie, nie zostaje nigdy na tak zwanym lodzie. No ale się pojawiają jakieś wydatki. Także no nie mogę wydawać sobie na bzdury, bo Pan Bóg dba o to, żebym nie miał za dużo ani za mało. I przeczytam z Psalmu 73, bo to bardzo dobrze opisuje to, co ja sobie tam rozważałem. To jest od wersetu 12. Psalm 73 od 12. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności omywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany. Czekajcie, zgubiłem to. Jestem każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiał kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. I takie myśli mi przychodziły, praktycznie jeden do jeden, no że jak to jest, służy się Bogu, a te niewierzące dziady według ciała mają lepiej. No a Bóg mi powiedział, no ale o co ci chodzi? Przecież ja o ciebie dbam. I kiedyś tak biadoliłem nad sobą i też znowu Maciek Stępień powiedział, no ale o co ci chodzi? Przecież jakbyś miał więcej pieniędzy, to Biblia mówi, że trudniej wejść do Królestwa Bożego. To chcesz mieć trudniej? No i przestałem biadolić. Bo Bóg daje tyle, ile trzeba i jak my chcemy mieć problemy, to może Bóg to puścić, no ale potem nie mówmy, tak jak mówi świat, no gdzie był Bóg? No był, mówił ci jak ma być, mówił, że będzie o ciebie dbał, a ty kombinowałeś, latałeś za kasą, no to teraz masz problem, bo już nie polegasz na Bogu, tylko na tych pieniądzach. Teraz podam takie bardzo kilka skrótów, jak Bóg dba o takie no, praktyczne rzeczy. Wiadomo, że można to przełożyć też na duchowe, bo tak jak daje nam ubrania te fizyczne, no to zadbał o tą świętą szatę w Jezusie. Jak daje nam jedzenie, to tak samo możemy to przełożyć na ten duchowy pokarm. To wszystko możemy sobie poprzekładać sami. I była sytuacja taka, że chciałem kupić gitarę. Taką. Poszedłem do lutnika, powiedziałem, jakie chcę brzmienie. On mi mówi, to szukaj takie drewno, takie to, takie roczniki i to będzie grało tak, jak chcesz. No i mielę ten internet przez 2 tygodnie codziennie. Idę z powrotem, mówię, Michał, walnąłeś się chyba, nie ma takiego zestawu drewna, w ogóle nie istnieją. Nie, na pewno były. No szukaj, szukaj. No. Szukam dalej. Okazuje się, że jedna jest w Japonii, a druga no, była tam gdzieś w Polsce, ale wymienione te tak zwane bebechy i to by inaczej grało. No i mówię, nie ma.
I był taki obóz w Zamościu organizowany dla dzieci, naszych też kiedyś. No i w tym samym czasie, dobrze powiedziałem, w Zamościu powiedziałem, tak? W Zamościu to było, tak. Pojawiło się jedno ogłoszenie, po prostu katastrofa, zdjęcia takie, że nic tam nie widać. Ale w Lublinie, to myślę, poszedłem jeszcze do Michała, czyli do lutnika, mówię, takie może być. Mówi, no nie wiem, musisz jechać, zobaczyć, jak tam nie jest jakieś połamane to wszystko, no to bierz w ciemno. No to myślę, dobra, zawoziliśmy z Gabrysią na dwa auta dzieci tam na ten obóz, to już tam, jak robimy ileś set kilometrów, to stówka w te czy we w te mi obojętne. Pojechaliśmy tam. Zawiozłem te dzieci, ja się śmieję, bo ja czasem mówię do dzieci buraki. Pastor, który organizował ten obóz, wziął nasze buraki i załadował mi całe kombi buraków, bo się dogadali z naszym pastorem chyba albo nie wiem jak to do końca było, że to mam przywieźć do zboru. No i jadę tym autem z tymi burakami oglądać gitarę. Facet ma taki mały piecek, w ogóle to nie gra, ale patrzę w miarę dobra, okej. Przywiozłem do Michała. Michał powiedział, że to po znajomości, jakby mi miał zrobić taki gryf, to 800 sam gryf. Nowy gryf tu jest zrobiony. W ogóle ludzie, jak tam wchodzili do Michała, to od razu pytali się, czy to jest do kupienia. On powiedział, że to w ogóle nie do dostania taki egzemplarz. Także Bóg o to zadbał. Mam takie drugie gitarę pudło, czyli można sobie grać bez prądu. I to też jest historia taka, byłem kiedyś na próbie, tu sobie dziewczyny dają na gitarach, myślę, kurczę, fajnie taka gitara, nie trzeba mieć nagłośnienia, słychać. I po tej próbie podchodzi jeden człowiek i mówi, że Pan Bóg mu położył na serce, że ma mi dać kasę, żebym sobie kupił takie pudło. No i mam. W ogóle to nie, ja teraz już skaczę, szybko będzie. No i mam drugą w domu, też czasem przynoszę, bo sobie westchnąłem do Boga. Żadna moja zasługa. Potem Mondeo zaczął się psuć, już tak absurdalnie, że no, dłuższa historia, nieważne. Nie dało się już tym jeździć, już nawet nie warto było to sprzedawać w ogóle. No i kasy nie miałem na auto. No i modliłem się, jak to ma być rozwiązane. I odpowiedź miałem, zbór ci kupi. Ja sobie myślę, no już ten. No dobra, jak tak powiedziałeś, Boże, to ja nic nie robię, niech kupuje. Nie będę tam chodził nigdzie, to załatwiaj. No i było jakieś tam wesele, na które jeszcze dojechaliśmy tym modelem, ale jak stanęliśmy na parkingu, to już dym szedł spod maski, ale tam schłodziło się, dało się wrócić. To było bardzo daleko do Szczyrku. Szaleństwo to auto. To. No i pastor nas tam wziął kiedyś, no że kilka osób ma na sercu, żeby się ściepać nam na auto nowe. No ja mówię, wiem. Znaczy nie wiem, ale biorę, że no dobra, biorę to. Powiedzieliśmy o tym tacie Marioli. Dziadki nie zawsze mają kasę, nie wiem skąd. Też wyskoczył, że super pomysł, on też się dorzuci. No i mamy tą cytrynę, którą mamy. Jakby za darmo prawie, z mojego punktu widzenia. Jeszcze mam tylko dwie rzeczy. My mieszkamy tu sobie, gdzie mieszkamy, w górach. No i miałem w miarę fajny rower, ale tu można mieć lepszy i można je lepiej wykorzystać. No i też sobie tak westchnąłem do Boga, bo teraz to w ogóle wariactwo jest w tych cenach. Ja jeszcze kupowałem w normalnych, że tak powiem. I to takie było takie, a fajnie by było mieć, ale tam nieważne. Ci, co wiedzą, Witek pracuje w takim komisie tam rowerowym i mówi, no jest taki rower tam. Dużo taniej, bo Michał ma go dość. Cała historia, nie będę opowiadał. Nie chcę go już oglądać. Ja mówię, no dobra, idę zobaczyć. To było w czasie, co są te zwroty z podatku, więc
jakby była dodatkowa kasa. No i niby okej, mówię, biorę. No i zostałem z dwoma rowerami, z tym moim starym, no i z tym jakby tym nowym. No i mówię do Marioli, nie, taki trochę leniwy byłem, no nie chcę mi się wystawiać, robić zdjęć tego. Najlepiej by było, jakby ten Michał to kupił ode mnie, nie? No i dzwoni Michał sam. Ty, on serwisował ten mój stary rower, też mówi, ty Paweł, bo ten rower jest taki, duża rama tam jest, ona była trochę za duża na mnie. To ja bym go od ciebie kupił, bo mam w Warszawie znajomego. To mu tam opchnę, nie? No ja mówię, no dobra, super, to mi bardzo pasuje. I jeszcze mówię Marioli, jakby mi dał tak tysiaka za niego, to w ogóle nie dyskutuję, nie? No i on mówi, ja mówię, no to jakby ile? A on wyjeżdża z takim tekstem. No ale wiesz, ja tym handluję, to ja bym chciał tam też zarobić, nie chciałbym cię obrazić, coś tam. Ja mówię, dobra, dawaj cenę jakąś. Jak będzie za mała, to powiem, że za mała, targujemy się i normalnie. I on mówi, no tysiaka mogę ci dać. Powiem wam, teraz Kuba ma ten rower, to za tą cenę, jakby licząc, że on wziął jeszcze tego mojego w rozliczeniu, to tam są warte tyle przerzutki. Może. A ja mam cały rower. Także Bóg dba o nawet takie niepotrzebne rzeczy. Jeszcze powiem, to już takie nowe. Chciałem ostatnio sobie jakieś tam buty kupić, może potrzebne, nie. I przychodzi Edyta, że ma buty i mi daje buty. Za darmo. Że nie muszę kupować. Nie modliłem się o to, ale nie muszę wydać na to pieniędzy. Także na koniec przeczytam takie, ten fragment znany bardzo z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset i dalej. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. To polecam każdemu, żeby nie martwić się o jutro, ale martwić się o wieczność. To może to jest trochę dalej, a może nie. Nie wiadomo, bo czas tam nie istnieje. Także takie jest moje to, co doświadczam z Bogiem w bardzo dużym skrócie. I no Bóg nie rzuca, jak to się mówi, słów na wiatr i dba i o te duchowe rzeczy, i o te fizyczne też. Rozmawiałem ostatnio z Dawidem i trochę przykład tych butów. Akurat mi się podobają. Ale mówię, a co jak Bóg by... O coś się modlisz, na przykład, dostajesz to, a to ci nie pasuje. Ale to jest od Boga. I co teraz byś z tym zrobił? Bo czasem takie jest nasze podejście, że traktujemy modlitwę za wysłuchaną, jak jest po naszej myśli. Ale Bóg ma chyba lepsze plany i lepiej wie, co nam potrzebne. Także, tak jak przeczytałem, szukajmy najpierw Królestwa Bożego. Ja to rozumiem tak, czyli tego, gdzie Bóg króluje. A On niech już robi z nami, co chce. Amen. Patrzę w górę, skąd pomysł.
Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.